Konkurs Józef Piłsudski, życie i działalność 1867-1935 został zorganizowany przez Miejską Książnicę i Towarzystwo Przyjaciół Wielunia z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Cel jest, myślę, czytelny, jasny, a mianowicie, tak jak wspomniałam, uczczenie rocznicy stulecia odzyskania niepodległości, ale też chcieliśmy przypomnieć postać niezwykłą marszałka, naczelnika państwa polskiego, takiego dla nas Polaków chyba symbolu nieugiętej walki o niepodległość. Chcieliśmy też popularyzować przez ten konkurs literaturę historyczną, literaturę w ogóle, ale tę historyczną w szczególności, ponieważ myślę, że zawsze warto poprzez książkę jako źródło wiedzy docierać do młodzieży. No cóż jeszcze, wydarzenie to wpisuje się w obchody stulecia niepodległości Polski na terenie tutaj ziemi wieluńskiej, czyli w gminie i powiecie. Do konkursu przystąpiło 26 uczniów wieluńskich szkół średnich. Autorem pytań i przewodniczącym jury był wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Wielunia Stanisław Pioruński. Zainteresowanie ze strony młodzieży jest duże. Ja widzę, no, moje pytania, które 30 pytań ułożyłem, w sumie ułożyłem 62 pytania, bo będzie 10 takich, prawda, trudniejszych, ale jeszcze będę miał 22 pytania, które, no, jeśli nie rozstrzygniemy, no to je włączę również. Jest zainteresowanie, bo jest to wielka postać, prawda? Wielka postać, to jest patriota, prawda? Jeden z większych, powiedzmy, Polaków w XX wieku, prawda? Który, no, doprowadził do odzyskania niepodległości. To jest bardzo ważne, prawda? Po 23 latach niewoli. I to zainteresowanie jest. Natomiast jeśli chodzi o moje pytania, były proste, łatwe, przyjemne. No zobaczymy, co będzie dalej, nie? Bo to widzę, że jest młodzież przygotowana, ja się bardzo cieszę. W przerwie konkursowej młodzież obejrzała film Cud nad Wisłą, udostępniony przez Dariusza Gajewskiego, nauczyciela historii pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki. Jego wyjątkowość polega na tym, że zawiera wyłącznie archiwalia, i to takie archiwalia, które pochodzą z zasobów zarówno stron, a więc Polski, Rosji, sowieckiej, jak i z zasobów niemieckich, francuskich, a także brytyjskich. Dzięki temu Państwo możecie popatrzeć na historię oczyma ówczesnych, żyjących ludzi, ale także ówczesnych propagandystów. Mogą Państwo zobaczyć obrazek karykaturalnego zachowania się Józefa Piłsudskiego w relacjach z Semonem Petlurą. Mogą Państwo zobaczyć karykatury Polski symbolizowanej przez polskiego kudla. Tak na nasz kraj patrzyli wówczas bolszewicy. Jednocześnie oczywiście część materiałów, czego Państwo na pewno macie świadomość, zauważyliście, zapewne była kręcona w sposób pozowany, więc czegoś symbolem raczej pewnego punktu widzenia i sposobu postrzegania historii. Główną nagrodę Rower Górski wygrała Zuzanna Mateusiak, uczennica drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Janusza Korczaka. Sądziłam, że konkurencja będzie ode mnie o wiele mądrzejsza. Nie, ja nie mam takiego czegoś, że sądzę, w sensie nie mam takiej wysokiej samooceny, żeby zawsze spodziewać się pierwszych miejsc i różnych nagród. Po prostu uczę się we własnym zakresie, no i czasami wyjdzie, czasami nie. Uczysz się nie tylko tego, co jest na lekcji historii? Tak, bo chodzę do klasy humanistycznej, właśnie w drugim liceum, no i historia jest moim głównym zainteresowaniem. Laureatką drugiego miejsca została Żaneta Banach z zespołu szkół numer 1. Trzecie miejsce zajął Franciszek Żuchowski z pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki, natomiast czwarte Aleksandra Wolniak z drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Janusza Korczaka. Historię w ogóle jako przedmiot bardzo lubiłam w szkole, więc uznałam, że taki temat też mi bardzo się spodobał, więc po prostu się zgłosiłam. Przygotowałam się z biblioteki książki, wypożyczyłam o Piłsudskim i na pewno oczywiście z internetu wiele informacji. Tak samo jak Ola, historią interesuje się bardziej, aniżeli tak jakby zgłębiam jej aspekty na lekcjach, ale do konkursu się zgłosiłem u mojego pana od HIS-u. Przygotowywałem się głównie z internetu, tam jakieś filmy, artykuły i trochę literatury też. Dużo pytań było bardzo łatwych, początkowe na pewno, w których mogliśmy się spodziewać. No, pod koniec już zaczęło się te trudniejsze, które dużo osób sprawiło problem, ale ogólnie był łatwy. Zgadzam się, pytania były na początku dość łatwe, potem było trochę tych pytań trudniejszych. I trochę też pytań podchwytliwych. Na jednym na pewno ja się sam przejechałem, ale ogólnie
nie były te pytania aż tak wyszukane. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz książki. Na dłuższą relację z tego wydarzenia zapraszamy do magazynu Short Press.